Witam was serdecznie, moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was znów w kolejnym odcinku z Timberborn. Kochani, za pół dnia mamy suszę. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, zobaczymy, czy w ogóle to przetrwamy. Wiem, że mam coraz mniej drzew do ścinania i to mnie bardzo martwi. Aczkolwiek, no, może jakoś nam się to uda ogarnąć. Z tego co wiem, podczas suszy znikają nam całkowicie rzeki. A jeżeli znikną nam rzeki, to i pola uprawne również staną po tyłku. Jedzenia nie mamy zbyt dużo, nie wiem ile trwa dokładnie susza. Więc może, ale to może być ciekawie. No ale dobra, wynalazcę mamy. Niech on sobie tam robi wszystko. No i zostało bardzo mało czasu. Bardzo, bardzo mało czasu. I sobie drzewa ścinają. To tak, czy mamy jeszcze jakiś budynek, który jest... A, my tu nie mamy bobra. Nie mamy bobera. Tu mamy jeszcze jedno miejsce wolne niby. Tu też mamy dużo miejsc wolnych. Hej, tu domków nie potrzebujemy w tej chwili już. Dobrze by było, jakbyśmy jeszcze więcej wody mieli. Moc. Dobra, ale to nam się w tej chwili nie przyda. Sadzić jeszcze nie możemy. No, lipa. Wody i tak już chyba nie uzbieramy. Czy uzbieramy może jeszcze z jedno? Spróbujmy. Wylewacz. Mały zbiornik na wodę. A, tu już są zaprojektowane dwa. Chłopaki, róbcie. Róbcie, bo jutro jest susza. Godzin pracujących mamy 24. Zapierdzielamy. Jazda, jazda, chłopaki, jazda. Co z tym jest nie tak? Budynek jest pełny. Niech się leje. Dużo zostało? Dużo, nie zdążymy. Jest już susza? 3 dni będzie trwała susza. Ale nie widzę, żeby jakoś się tu zmieniło cokolwiek. Nastała susza. Ale woda jest. To jaka to susza? Żadna susza. Dobrze jest, dobra. Nauka. Czy my mamy już jakieś perki do nauki? Bo już nie pamiętam, gdzie to się patrzyło. Więc nauki. Gdzie my mamy tutaj naukę? Dzielnica, robotnicy. Co? O kurde, dobra, jest susza. O fuck, no to mamy problem. To mamy problem. Woda jest dopiero tutaj. Oh shit. Oh shit. Dobra, zatrzymajmy. Musimy się jakoś zorganizować, bo innej opcji nie widzę. Tak więc. Rośliny uprawne. Musimy zrobić sobie budynek tutaj rolny. Bez tego naprawdę nam się nie uda raczej. Gospodarstwo. Zrobimy sobie troszeczkę tą mapę. Zróbmy ścieżkę. I zróbmy posać rośliny uprawne. Czy to wszystko zgniło? Uschło raczej nie zgniło. Uschło mi, cholera, uschło. No dobra, trudno. I sadzimy marchew. Sadzimy marchew, jak najwięcej marchwi. Tylko też nie pomyślałem o tym. Dobra, ale tu ścieżka będzie. Poka potem to zburzymy, to nie jest problem. Musimy zrobić tutaj pompę wody. Pompa wody tu. I zbiorniki na wodę. Musimy przetrwać. Nasza Bobrolandia musi przetrwać. Trochę wody jeszcze mamy, więc luz. To nie jest jeszcze jakiś tam problem wielki w tej chwili. Tylko widzę, że i drzewa uschły. Wysycha i obumrze za 11 dni, no prawie 12. To za 9. Znaczy w teorii powinniśmy... Ale właśnie, ej, bo my w teorii powinniśmy to przeżyć.
Kurde, nie przemyślałem tego. Cóż, 12 kłód. Kurde, dobra. Nie, no nie chcę tego jednak. O ile to jest prawda. O ile to jest prawda. Trochę spanikowałem. Trochę bardzo spanikowałem. Panika gaming, jak to mówią. Zasoby do zniszczenia, spokolus. Czemu ty śpisz na podłodze, jak tu masz wolną chatę? A, jest 24 godziny. Nie, panowie. Dobra, wracamy do 16 godzin pracy. Jak w obozie. Dawaj. Zapomniałem im to zmienić. Zapomniałem im tego zmienić. No dobra, tylko pytanie teraz. Dlaczego tak długo idzie? Czy długo idą te punkty nauki? To jest pytanie. Nie rozumiem tego. Możemy teraz zacząć produkować bardziej zaawansowane zasoby, ale niektóre budynki wymagają do tego mocy. Zbuduj kołowodne przy brzegu rzeki. Jest ono uzależnione od przepływu wody, dlatego przestaje wytwarzać energię, jeśli jej zabraknie. Czyli tak. W tej chwili nam ta moc się nie przyda w ogóle. Możemy to zrobić, fakt faktem. Tylko co nam to da? Nic nam to nie da. Nie ma wody. No powinniśmy przetrzeć z tą wodą, to raczej nie jest problem. Ja w ogóle tutaj to sobie zniszczę to, o ile się da. Jak teraz woda będzie płynąć, zapełni tutaj sobie ten dzyndzelek i będziemy mieć tutaj zawsze nawodnione roślinki. No i zabrakło nam znów drzew. No nie jest dobrze, jest tragicznie. Jest tragicznie. Co, wody ci brakuje? No, bubr, ale tu jest woda. Czemu ty wody nie pijesz? No. Bobry, pić wodę. 114 wody, mało zostało już, ale chyba damy radę. Dobre bobry, do spania, wszystkie. Czy nam się tych bobrów trochę pozwiększało? Ile mamy bobrów? 14 sztuk. Sucha szosa, to są suchą. Czemu bobra nie mogę znaczyć? Hej. Dobrobyt 4, marchewki. Jeszcze jeden dzień suszy. Dobra, bobrzaki śpią. Nie mamy w tej chwili już niestety żadnych kłód. Dlaczego ten wynalazca nie działa? Obserwatorium. A nie, to jest wynalazca. 3,1 godziny na 3 punkty. No to jest cały chuj. No serio, to jest lipa, straszna. Chata leśnika, no ale chata leśnika jest tutaj. I wymaga 60 punktów wiedzy, których my nie mamy. Mamy 0 punktów. Dlaczego? Bo tu nie ma robotnika. Wierciele. Dobra, jednego stąd wyniesiemy. Bo tu jest ich 3, tak? Nie, tu nie ma żadnego. Dobra, skoro i tak już nie ma tego budynku, chodź tu i wynajduj. No właśnie. Kurde, no właśnie. Nie mamy po prostu... Wyschło i pomarło. Nie! Serio, pół dnia zabrakło. Wynajduj, wynajduj. Musimy się chwilę wstrzymać, jeżeli chodzi o budowanie.
Wyrajam tych kłód 23. A ta leśnika... Nie pokazuje, ile wymaga. Może nic nie wymaga. No nie, nawet... No nie, pokazuje 12 kłód. 15 kłód. Tu 7 desek. I 10 kłód. Kurde, w dupę węża. Nie starczy nam. Nie ma opcji. To wiecie co, możemy sobie jednak zamiast tego wynajdźmy po prostu jakieś schody. Było chyba w konstrukcjach, prawda? To jest rogatka dzielnicy, urząd dzielnicy. Tylko to i tak brakuje 4 desek i jednej kłody. A ja tutaj mam liczbę kłód ogólnie. Wszystko widać teraz, dobra. A przetrwamy tą suszę. No suszo, kończ się. Potrzebujemy wody. Dużo wody. Bardzo dużo wody. Susza ustała. No w ogóle piję sobie kawkę poranną. To jest odcinek dzisiejszy tak naprawdę, niedzielny. Jest godzina 11:24, a ja robię odcinek. Ostatnio się jakoś nie wyrabiam, jeżeli chodzi o odcinki, naprawdę. Bardzo mi jest ciężko. Chłopaki, czemu wy tego nie chcecie zniszczyć? Co? Dobra, już niszczą. Ja bym zrobił więcej tych chat naukowca, ale niestety to wymaga 12 kłód. Jest, nastało życie. Znowu. Oż ty w dupę węża. Jednak... O cholera. Nie. Nie. Ja sobie krzywdę zrobiłem? Tak. Kurde. Zapomniałem o tym. No to chyba przegraliśmy. To chyba przegraliśmy. Zetnijcie do drzewa. Najbliższe drzewa. Nie ma najbliższych drzew już. Ale jak ja to anuluję, to z automatu stracę tyle desek. No i teraz nie wiem. Spieprzyłem sprawę, no. Spieprzyłem sprawę. I nie dostałem z tego niestety nic. Czemu tych kłód się nie odzyskuje? Czemu te kłody same nie odrastają? No są szanse, że jeszcze coś tam podziałamy, no bo to są jakieś małe sezonki. Ale to nie zmienia faktu, że jest lipa. Jest straszna lipa. Z chęcią bym w tej chwili zaczął od początku. Zacząłbym od początku, no ale to jest kurde dziwne, że nie mogą nic zrobić z tym, bo nie mają schodków, no i schodki są niewynalezione. Nie wiem, może jakimś cudem tutaj dotrą? Wątpię, ale trzeba się łudzić. No i właśnie, patrzcie, mówiłem o tym. Tutaj sobie teraz zamkniemy to i woda pozostanie. I woda pozostanie. No tu mamy ścinkę. Ja bym tu z chęcią sobie dokończył to. No ale kurde, nie przemyślałem tego zbytnio. No to jest co? Stanowisko zbieraczy. O, brakuje twojej od cholery tych kłód. 11 sztuk. Żadnych kłód już tu nie ma.
No a czemu oni tego nie zbierają? Wszystko drwali. Zróbmy im to. A tu w ogóle można anulować to z tym niszczeniem. Już nic nie ma i tak. Dobra, chłopaki trochę żywności zbierają, czy nie zbierają? Jedna kłoda została. Czy nie urosło? Mamy 54 nauki. Czy ja już mogę odblokować to, co myślę? Nie, 70, ale tu 4 deski potrzeba. Tu potrzeba 4 desek. Czy ich porąbało? Dama, grobla. Luza, dynamit. No sporo jest tutaj tych różnych rzeczy. Ale wszystko potrzebuje niestety kłód, a my kłód nie mamy. Dobra, ścinają. Może jakoś środkujemy. Jest tragicznie, ale może będzie lepiej. Gdybym mnie spartolił z tym młynem tutaj, to by wyszło dobrze, ale niestety. Spartoliłem, przyznaję się do winy. Brak zajęcia w zasięgu. No i raczej tego zajęcia mieć nie będziesz. Ej, tu są jeszcze drzewa. Ścieżki. Dobra. Pyk. 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 I tutaj zróbmy jeszcze stanowisko drwali. Wcinamy te drzewka. Nie mówcie, że tych się nie da. Częściej się da. Idzie budować Don Juan. No chyba troszeczkę ten czas pracy zwiększymy do 19 godzin. 5 godzin na sen, ja tak śpię i w sumie żyję. To i bobry mogą. Dobra, udało się ogarnąć te deski. Mamy prawie 70 sztuk nauki. To nie jest mało. Powinniśmy przetrwać. Nie mamy jedzenia. O cholera. Ale wody mam sporo. Co tu się stało? Kurde, no i teraz się obawiam, że przez głód możemy niestety... Sparwany budynek? Brak mocy w budynku? Kurwa, do tartaku trzeba mieć moc jeszcze? No bez jaj. No to nam się nie uda, nie odbijemy się. I też żałuję, że koło wodne rozpieprzyły. 40 kłód. Ech. No nie, nam się to nie uda zrobić. Czy nie uda się tego zrobić? Jedna tama, ile potrzebuje? 20 kłód. To tu jest 60 kłód w tej chwili. Zmarnowane 60 kłód. No jak nie został podłączony z żadnym urzędem dzielnicy? Czyli co, maksymalnie ścieżka tutaj dochodzi, tak? Dobra, ja ci to zrobię tu. To nie jest problem. To nie jest problem. Bobry, lecieć, robić, presować. Brak mocy, brak zajęcia w zasięgu. Ty już możesz sobie całkowicie to rozwalić. Tobie zostawimy, bo tu jeszcze jakieś drzewka są. Mamy głód. Bobry są głodne. Ale jest 92 postępów wzrostu, więc może jeszcze jakoś
nam się uda. No ale naprawdę jesteśmy na skraju głodu. Jeszcze jakieś jagódki przy okazji, czy borówki, nie jagódki. Pojedyncze sztuki. O, już ścinają, dobra. Jakoś to ogarniemy może. Mamy kłody. Kurde, damy radę. Choćby nie wiem, co damy radę. Jedno drzewko to jest 4 kłody. Na luzie. Na luzaku. Tutaj już nie ma żadnych kłód, rozumiem. Już jedno urosło. 2 urosły. Zetnij to. Rób ta, chłopaki, rób ta. 7 kłód. Pierwsze marchewki znów w tym sezonie. Jakie głodne bobry, ale się wyżarły od razu. Jezu, takie głupie błędy tu porobiłem, które naprawdę spieprzyły nam cały przebieg. Serio, spieprzyło nam to całkowicie wszystko. Teraz jeszcze powiedzą mi, że będzie susza i będzie dupa. Dupa blada, dupa zbita. No, czemu tu nikt nie pracuje, przepraszam bardzo? No, bo wszyscy śpią. Gdzie to jest w ogóle godzina? Bobrów się robi coraz więcej chyba. No pewnie, że tak. Już mamy ich sztuk 17. Wszystko pozajmowane. Dobra, jeszcze jedno miejsce wolne jest. Budujcie mi to, budujcie. Padawany. W sumie mógł tu nawet 2 stanowiska zrobić takie. Tu już nie będzie, ale tu jeszcze zdążymy. Dobrze, że to nie potrzebuje żadnego drewna, więc to mniej więcej tracimy. 26 na 50, to jest połowa. Będziemy mieć tutaj bliższe dojście wrajeczego do borówek i do tego drewna. To wytniemy i dopiero zaczniemy sadzić. 120 punktów nauki mamy. Mamy. Teoretycznie możemy już zainwestować w chatkę leśnika. Myślę, że tak. Gdzie tą chatkę leśnika postawimy? Tutaj stawiamy? To w sumie może nie być głupi pomysł. I tak będziemy próbowali się docelowo rozprzestrzenić gdzieś tutaj. Czy tu jest dobrym pomysłem? No bo tu taki mały zasięg ma. A to by było spoko. Dobra. Chatka leśnika i tak potrzebuje desek. 7 sztuk. 7 sztuk desek, to jest od cholery. I potem te farmy, a to pousuwam, przeniesiemy je gdzieś tutaj. W ogóle jak wygląda mapa z tej strony, bo jeszcze tego nie widziałem. Ona jest wielka. Co to jest? Podziemne ruiny. Sporo tego. Jak tu zielono, czy są jakieś pomarańcze? Kasztanowce. Już jest maks niestety oddalenia. I dobra, bo tam na trójce zapierdzielam, nawet nie wiem, co tam się dzieje. Czekajcie, bo tu już jest koniec mapy. Ile młyn już ma? 1 kłody brakuje, kurde faja. Kurde faja, no.
Drewniane schody i tak 4 desek potrzebują. No ale dobra, odblokujmy sobie już to powoli. Mamy te cholerne drewniane schody. Dobra, gra się zapisała. No dawajcie, dawajcie. Chłopaki, róbcie to. Mamy prąd. Jak ja mam teraz ten prąd ogarnąć? Moc wał prosty. Przekazuję moc wał skrętny. Serio? Naprawdę? Oh. Serio, gro. Gdzie ten wał ci mam podłączyć? Bo ja nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy lepiej nie będzie po prostu właśnie ten tartak ogarnąć tutaj. Wiem, kolejny błąd, nie wiedziałem o tym. Jak to wygląda? Nienawidzę tej gry. Serio, nienawidzę tej gry. Tak mi pokomplikowała wszystko, że to szok. Jak ja mam to ogarnąć? Jak ja mam to ogarnąć? Dobra, ale powinno nam starczyć. No, ten budynek trzeba zniszczyć. Znów. Dobra, róbcie mi to. Nie róbcie mi tego! Dobra, nic się nie stało w sumie. Dobra, jedna kłoda już jest. Serio, po prostu kulki lecą całkowicie. Zaraz ogłoszą nam kolejną suszę i będzie lipa. Cztery kłody. Dobra, mamy już tutaj to. Czas rozpocząć produkcję desek. Zbuduj tartak i podłącz go z kołem wodnym za pomocą wałów. Wiele budynków może dzielić się energią, jeśli są ustawione ścianą w ścianę. Zbuduj tartak, zasil tartak. Dzięki. Jeszcze okaże się, że to też potrzebuje mocy. O, lecą deski. Bobry, bierzcie się kurde do roboty. A nie o sobie chodzi. Nie siej nic. Właśnie, nic nie robisz. Bezrobotni 3. Tu są kłody, dlaczego wy ich nie bierzecie? Oj. Dobra, to ja sobie robię te punkty nauki dalej, widzę. Jezu, chyba to mamy. Chyba to mamy. Wał prosty. Kurwa, jeszcze ty? Jeszcze ty mi tutaj wadzisz, naprawdę? Wyrwij to drzewo z korzeniami. Najwyższy priorytet. 24 godziny pracy. Dobra, i teraz kolejny wał leci tu. I to też ma najwyższy priorytet. Róbcie, chłopaki, róbcie. Tylko jedna kłoda jest potrzebna. O, bobry są głodne. No te marchewki to już na niewiele nam starczają. No, jest lipa. 17 bobrów.
Dobra, robimy deski. Mamy dechy. Jeszcze 3 dechy i będziemy się sadzić. I zaraz wyjdzie tutaj, kurwa, cyk, susza. No dawać, dawać. Dobra, mamy to. Potrzebujemy stabilnego źródła kłód. Odblokuj chatę leśnika i zbuduj ją w pobliżu miejsca, w którym chcesz sadzić drzewa. No to już o tym pomyślałem. Dobra, idźcie spać, bo wczoraj mieliście nockę. Znaczy w sumie dobówkę, nie nockę. Ale chłopaki, dacie radę. Budujmy tu chatę leśnika. I będzie spokój w końcu. Że zanim to wyrośnie, to trochę minie. No, ale ogarniemy farmę przynajmniej do tej pory. Czy my tu już możemy ścinać, czy nie możemy? Możemy. No tu sobie już to ogarniemy w ten sposób. Dobra, mamy to. Dajcie mi jeszcze jedną deskę, no. Zbuduj tą chatę. Kurde, jednej deski nie potraficie przynieść. Dobra, mamy chatę leśnika. Dobra, moi drodzy, ale... Ale... Resztę zobaczycie już w następnym odcinku, bo mamy już 32 minuty odcinka. Tak więc trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie w opisie. Strona już działa, więc raczej nie będzie z tym problemu. Oczywiście możecie na stronie również głosować na serię, które kontynuujemy. Jeżeli wam się podoba Timberborn, no to głosujcie na Timberborna. Dobra, a tymczasem ja lecę. Trzymajcie się. Hej, hej!